Siemanko Ludziska, z tej strony Mets witam was w kolejnym odcinku z kariery od 0 do A dzisiaj czekają nas mecze z Southampton I do tego z West Hamem United Dwa mecze ligowe, które mają jak, nas jak najlepiej przygotować Do meczów w Lidze Europy W Lidze zajmujemy szóstą lokatę, West Ham jest tuż za nami Do Manchesteru City tracimy 7 punktów Skupmy się na meczu z ekipą Świętych Wypatrujmy zdolnych piłkarzy Bo już niedługo zasilą nasze szeregi Zaczynajmy to spotkanie Jak widzimy kontra Liverpoolu, Lalana ładnie się rozpędza, Adam Lalana bierze zawodnika na plecy, Wijnaldum jeszcze podanie, zobaczmy Salah, Salah jest już polkarnym. czy to się skończy bramką, świetna interwencja bramkarza i jeszcze lepsze obrońcy i za moment piłka wyjdzie na rzut rożny. I wznowimy grę od rzutu rożnego. Zobaczymy, czy uda nam się wykorzystać tą szansę. Centra Salaha w pole karne. Kapitalnie bramkarz, ale przy dobitce Elwediego już był bezradny. Wreszcie na coś ten piłkarz się przydał. Nie popełnił błędów defensywie, a zasłynął z tego, że zdobył bramkę. Chyba tam pobiegł się cieszyć do trenera, a jednak nie cieszy się tutaj na środku boiska. Wielka radość tego piłkarza, bo wreszcie kojarzy się z czymś pozytywnym, a nie z błędem w obronie. Wykorzystaliśmy szansę, prowadzimy od samego początku, teraz tylko to utrzymać, do samego końca! Elvedi, ładne podanie. Firmino opanował piłkę, Firmino jeszcze odegranie, zobaczmy, Cirvella. Cirvella traci piłkę, przejmuje ją Firmino. Roberto Firmino rozrzuca grę, Weinaldum jest tutaj Salah I 2 do 0, Egipcjanin jest w wybornej formie. I takie sytuacje praktycznie zawsze, zamienia bramkę. Jeszcze cieszynka do tego, 30 minuta, Liverpool prowadzi już 2 do zera. ale ciężko nie wygrywać z taką drużyną jak Święci, no bo w tym sezonie nie spisują się najlepiej. No i Bertrand wznowi grot autu, ładnie tutaj Bufalo panował piłkę Bertrand, jeszcze zagranie do środka, zobaczmy Gabbiadini, Gabbiadini zaczyna swój popis! Ależ mamy szczęście, Tadić trafia tylko w poprzeczkę, fantastyczne uderzenie Serba z lewej nogi! Ale metalowy pręd znów jest po naszej stronie. Rozgrywamy piłkę od tyłu. Vinal Doom. jeszcze podanie. Elwedi coś on wymyślił zaś no nie mogę, ale na szczęście Gabbiad Dini jest powstrzymany przez Adama Kelsey. Ale naprawdę, mecz bez pomyłki Elvediego. to mecz stracony. Ale dobrze, że na posterunku był Adam Kelsey. I będzie jeszcze rzut rożny, błagam, niech już nikt nie popełni tutaj takich błędów, bo ja zawału dostanę na miejscu. Grew znowu i Vasquez. Lukas Vasquez centruje na pole karne strzał z głowy tuż obok bramki bardzo dobra sytuacja, ale na szczęście Romero się pomylił. Gdyby trafił, strzelił odrobinę lepiej byłaby piękna bramka. Gabiadini opanował piłkę. Jeszcze rozrzuca grę. Lucas Vazquez do środka. Gabiadini, były gracz Napoli, ładnie panuje nad piłką. Manolo, Gabiadini musi zejść do lewej nogi, do swojej lepszej. No ale takimi strzałami to on nikogo nie zaskoczy. Szczególnie Adama Kelsey. Gabiardini jeszcze podanie. Lucas Vazquez. Lucas Vazquez wycofuje klasi. Klasi, ależ precyzyjne podanie. Vidal, ale iż Vidal centruje na pole karne. Tutaj jest bufal. Bufal! Ale Kelsey to jest klasa sama dla siebie w dzisiejszym spotkaniu. Lemina, jeszcze odegranie. Lucas Vazquez do środka. Biegnie tutaj Mark ward Lemina rozrzuca grę do Bufala. Bufal zaczyna swój popis na skrzydle. Schodzi do środka. Bufal do lewej nogi czy odda strzał. Jednak jeszcze podaje Bertrand. Centruje. Tutaj jest Aziz. No i niestety Bramka. Bardzo ładne uderzenie od słupka. No i niestety bramka kontaktowa. No my chyba nie zachowamy w tym Liverpoolu tego czystego konta, no bo naprawdę to jest strasznie ciężkie. Zawsze ta minimum jedna bramka wpadnie. Ładne uderzenie Aziza z główki poza zasięgiem rąk bramkarza. Piłka od słupka wpada do bramki, ale też trzeba docenić Bertranda za tą świetną rzutkę. Jak widzimy ekipa Świętych się nie poddaje, ale tracą piłkę. doom, czyli czy Szuka sytuacji do oddania strzału jeszcze odgrywa do manę. Sadio manę do środka. Ależ precyzyjne podanie i mamy bramkę. Alex Oxlade-Chamberlain, były gracz Arsenalu, zamienia tą sytuację na bramkę. Bardzo ładne wykończenie techniczne tuż obok bramkarza. Prowadzimy 3 do 1 i już tego meczu po prostu nie przegramy. Zespołowa akcja sfinalizowana przez Anglika. No i koniec spotkania. Zwyciężamy 3 do 1. Ktoś się tam na pewno wyróżnił w ekipie Świętych, no i niedługo dołączy do Liverpoolu. No, bo jak może być inaczej, przez tego klubu najwięcej piłkarzy właśnie trafia do ekipy Derec. Dwie piłki złapane, jedna sparowana, jedna bramka stracona. Ocena meczowa 7,7. Tutaj pierwsza interwencja. Co zrobił Elvedi, to ja nie wiem, ale precyzyjnie podał gabbiadiniemu. Naprawdę, mecz bez pomyłki Elwediego, to byłby mecz stracony. Ten piłkarz ma coś w sobie, no. Widać, uczył się od Lour Lowrena i Klawana. Oni są dobrymi nauczycielami. Tutaj centra w pole karne, strzał z głowy. I Azji spakuje piłkę do siatki. Bardzo dobre uderzenie Turka. No i niestety piłka grzęźnie w siatce. Wygraliśmy 3 do 1, no ale nadal chciałbym zachować wreszcie to czyste konto. Bo fajnie jest wygrywać, ale bramkarz jednak marzy o tym czystym kącie. Jeśli chodzi o ceny piłkarzy. Graczem meczu Momo Salah bardzo dobry występ Egipcjanina. Chelsea 3 interwencje, Forster 4 robił co mógł, ale nas nie powstrzymał. Przejdźmy dalej! No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. I jak widzimy, zbliżamy się do tej piątej lokaty. Ekipa Chelsea tam spadła i mamy do nich tylko 4 punkty straty. Więc to jest bardzo dobra wiadomość. Cały czas pniemy się w górę tabeli. Jeśli będziemy nadal dobrze grać, no to tak naprawdę możemy nawet o podium powalczyć. Edytujemy teraz naszego piłkarza. Zmienimy rękawice, no bo zawsze takie robimy, więc i tym razem tego dokonamy. Tutaj sobie wybierzemy jakieś nowe. Jeszcze koszulkę damy wyciągniętą, żeby nikt się nie czepiał oczywiście. Tutaj dajemy jakieś nowe rękawice. Które by tutaj wybrać? Zobaczmy jakie są do wyboru. No nie ma za dużego wyboru, nie oszukujmy się, jest bardzo mały bym nawet powiedział. Te od EA nawet nie wchodzą w grę, bo wyglądają jak za piątaka z handlu. I teraz patrzymy na pozostałe Szczerze nie ma żadnych takich, które by były jakieś niesamowite. Ale chyba ustawimy sobie te od Neuera i dobierzmy do tego jakieś fajne buty z Adidasa. Może tym razem wybierzemy te czarne, są dość kuszące, taka niby klasyka, ale tak fajne. A pozostałe nie mają tego czegoś w sobie. Wybierzmy te, zapisujemy, zastosuj i wyjdź. Jesteśmy gotowi na kolejne spotkanie. West Ham to powinno być dużo większe wyzwanie, bo są dość wysoko w ligowej tabeli. Grają dobrze. No ale my gramy jeszcze lepiej, więc możemy z nimi wygrać. Dysponują dość dużą siłą ofensywną, ale my dysponujemy dobrym bramkarzem. Ciekawe czy Elwedi popełni błąd. No to jest zasadnicze pytanie. Bo naprawdę ten piłkarz ma coś w sobie potrafi zagrać świetnie w ofensywie, no ale w defensywie raczej zawsze jakiś błąd popełni. Więc miejmy nadzieję, że tym razem nasi rywale tego nie wykorzystają, chociaż Gabbiadini nie wykorzystał błędu. Tam był potem większy błąd, był środkowych obrońców, gdy dopuścili do główki Aziza, no, który strzelał w okolice okienka, jeszcze piłka odbiła się od słupka, no i niestety wpadła do bramki. Jedna wiadomość, przełożone spotkanie, o mamy mecz w Pucharze Anglii z Burnley, więc w następnym materiale zagramy jeden mecz w Lidze Europy i jeden do tego w Pucharze Anglii. A teraz gramy na własnym stadionie z West Hamem, cel 3 punkty. Zaczynajmy to widowisko! Ładne tutaj podanie, zobaczmy Rugani. Jeszcze odegranie do Aju. Czy Aju opanuje tą piłkę? Zgrywa z pierwszej do Chicharito, Ale Kelsey zdołał interweniować i będzie zaledwie rzut rożny. Jak widać, nowe rękawice przynoszą szczęście. I na sam start broń jak Neuer. Będzie jeszcze rzut rożny. Gref znowu Marco Arnautowicz. Arnautowicz centruje na pole karne. Czy będzie strzał z głowy? Jeszcze wybijamy piłkę. To nie koniec zagrożenia. Zobaczmy. Kujate! Kujate ma piłkę na lewej nodze, ale on jest zdecydowanie lepszym defensywnym pomocnikiem niż ofensywnym piłkarzem. Kelsey jeszcze odbił, te, odbił tą piłkę na rzut rożny, tak dla pewności, by na pewno nie wpadła do ramki. Lanzini ładnie tańczy z piłką w środku. pola, rozrzuca gra na skrzydło. Arnautowicz, Obiang. Jeszcze Hiszpan podaje tutaj do Cicciarito, to jest na skrzydle. Czy będzie centrował w pole karne? Tak się dzieje. Tutaj jest Aju, Aju! Ależ pewnie łapie to w rom. Adam Kelsey oczywiście. Świetna interwencja. Obiang. Dobre podanie na skrzydło. Aju opanował piłkę. I zagrywa tutaj do to. Kelsey wychodzi z bramki, to lobuje. No i niestety gol. 1 do 0 dla West Hamu. Pierwszy tak naprawdę lob, który udał się rywalom w karierze bramkarzem, no tego się szczerze nie spodziewałem, myślałem, że będzie nadal biegł. No muszę teraz zdecydowanie uważać, bo jak widzę, w Premier League za będą na pewno lobować, więc łatwo nie będzie, ale bardzo ładna bramka to Hernandeza. Kolejna szansa dla West Hamu, no naprawdę grają świetnie w tym meczu. Podanie teraz, zobaczmy Lanzini. Rozpędza się Lanzini sam na sam z bramkarzem, ależ to Kelsey odbija. Efektowna interwencja Anglika, i będzie zaledwie rzut rożny. On jest w formie, nie podłamał go ten gol Cicciarito. I rzut rożny dla Osthamu, gref znowu Aju. Andre Aju centruje na polekarne, ale Kelsey przechwytuje tą piłkę bez najmniejszego problemu. Lalana przerzut na drugą stronę boiska, zobaczmy co się stanie. Mane opanował piłkę. Sadio Mane centruje na polekarne. Czy wygramy tą główkę? Niestety nie, ale to nie koniec. Jest gol wyrównujący Georginio Wijnaldum, błąd obrońców, który udaje nam się wykorzystać. Bardzo dobrze. Jak widzimy, wielka radość Holendra, bo wychodzimy w tym momencie na wynik remisowy i nadal mamy szansę na zwycięstwo. Zamieszanie w obronie, w obronie, które wykorzystał zespół Liverpoolu, tak się powinno grać. Punktować rywali, kiedy popełniają błędy. Przejmujemy tą piłkę, Guerreiro, dobre podanie tutaj, zobaczmy jak to się skończy, przerzut na drugą stronę, Sadio Mane, jeszcze włącza się do akcji Nico Elvedi, Elvedi, Roberto Firmino, Sadio Mane, ale niestety bardzo ładnie broń to bramkarz. Jak widzimy te opuszcza boisko, grę odrzutu wolnego wznowi Lanzini, Lanzini centruje na pole karne, strzał z głowy, ale pięknie o to Adam Kelsey, kolejna pewna interwencja. Weinaldoom ma piłkę pod polem karnym. Rozpędza się, schodzi na skrzydło, jeszcze do do mane. Mane zbiegł do środka, jak to się skończy? Firmino Elvedi, Elvedi! Na dwa do jednego, ależ to strzelił Niemiec! Ajajaj, jednak spalony. Szkoda, nadal mamy na tablicy rezultatów. Jeden do jednego. No i koniec spotkania. Remisujemy 1 do jednego i tam powiedziałem, że LWD jest Niemcem, ale nie wiem, czy on przypadkiem nie jest Szwajcarem. Muszę to sprawdzić po zakończeniu odcinka. Zremisowaliśmy, wielka szkoda, no ale tak już czasem bywa. Straciliśmy punkty: 3 piłki złapane, trzy sparowane, Jedna bramka stracona, ocena meczowa 7,4. Tutaj interwencja z drugiej minuty. A już z główki tutaj Chicciari opanował piłkę, uderzył, ale Kelsey był tam gdzie być powinien i odbił piłkę na rzut roczny. Bardzo dobra interwencja. Piąta minuta, kolejna szansa, tym razem z lewej nogi KujaTe, no ale perfekcyjnie interweniował Anglik. Naprawdę Kelsey był pewnym punktem zespołu. Dwudziesta ósma minuta to kolejna interwencja, ale wcześniej stracony gol. Podanie do Chicciari, to tutaj chyba niepotrzebnie tak wysoko wychodziłem. Mogłem zostać na linii bramkowej, ale szczerze nie spodziewałem się, że ktokolwiek tutaj będzie lobował, no bo nie straciłem go lobem od kilku miesięcy chyba, więc się tego po prostu nie spodziewałem. Tutaj szansa Lanziniego, kapitalna interwencja Adama Kelsey jedną ręką, końcówkami palców, wybija tą piłkę na rzut rożny. Zobaczmy, czy będą jeszcze jakieś interwencje. No nie, tutaj tylko Nico Weddy. Jeśli chodzi o statystyki meczu, West Ham dominował i cieszmy się, że zremisowaliśmy w tym meczu. Jeśli chodzi zaś o oceny piłkarzy... Graczy meczu Wajnalum wykorzystał swoją szansę do maksimum. Sześć interwencji Adama Kelsi, kranio zaledwie 3. Kelsi wielokrotnie ratował zespół. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, tym razem zaledwie Remis, No ale czasem niestety tak bywa. Zobaczmy sobie tutaj, jak wygląda ligowa tabela w Premier League. Jak nam rywale odskoczyli, 6 punktów przewagi ekipy Chelsea do Tottenhamu. Natracimy no, już 9 punktów do drugiego miejsca, więc łatwo nie będzie. Tutaj trzeba wszystko wygrywać, żeby liczyć się w walce o podium. Tutaj gramy sobie w następnym materiale z tym tureckim zespołem i do tego z Burnley. Wymagający rywale. Wiadomo, w lidze Europy czy w Pucharze Anglii jedno słabsze spotkanie i praktycznie możesz się pożegnać z rozgrywkami. Więc musimy dać z siebie wszystko. Mecze pucharowe rządzą się swoimi prawami. Ważne, żeby zdobyć gole na wyjeździe bo to jest zawsze pomocne. I w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!